Justyna Klimczak, witam serdecznie w programie Tu jest Polska. Moim Państwa gościem jest poseł Kukiz15, pan Marek Jakubiak, witam. Dzień dobry, kłaniam się, witam. Panie pośle, chciałabym zapytać, kilka dni temu zlikwidowano Departament Restytucji Dóbr Kultury. Co w tej sprawie może opozycja? W zasadzie to nic nie możemy, bo to są kompetencje rządu, a rząd dzisiaj to Donald Tusk i jego rządzenie i należy się spodziewać teraz takich rzeczy, tylko my musimy pamiętać o takich sytuacjach, żeby je przywrócić potem, jak będziemy porządki robić z kolei po Tusku, bo rozwijanie państwa nie jest niczym dla nas pozytywnym, po prostu martwię się o Polskę. To czy to oznacza, że rezygnujemy z reparacji jako kraj? To się nazywa restrukturyzacja. Nie. Zaraz sobie przypomnę, co w niej niestety. Natomiast my, proszę Państwa, to chodzi o odzyskiwanie dzieł, sztuki, między innymi ukradzionych w Polsce przez Niemców. Natomiast likwidacja tego działu powoduje, że te dzieła sztuki nie mają presji na odzyskanie. W związku z tym Niemcy czują się zdecydowanie lepiej, bo mówimy o dziesiątkach, jak nie setkach wagonów dzieł sztuki wywożonych w czasie okupacji przez okupanta niemieckiego. A czy Pana zdaniem powinniśmy zrezygnować z tych roszczeń? No skąd? No. Jak można zrezygnować? No, roszczenia, bo tam zostało zamienione słowo, mówiliśmy o reparacjach, zrezygnowano z tego słowa i zamieniono, to był zresztą wniosek pana profesora Bartoszewskiego z PSL-u i słusznie, dlatego że my rościmy sobie prawa do odszkodowań wojennych, i z których nigdy nikt w Polsce się nie zrzekł, żeby była sprawa jasna. To są wszystko konfabulacje niemieckie. Jeżeli ktokolwiek bierze w tym udział, zachowuje się jak piąta kolumna i działa na rzecz Niemiec, a nie Polski. Nam się należą odszkodowania za wojnę, za miliony trupów. I tutaj chcę Państwu powiedzieć, że w odróżnieniu od innych, ja dzisiaj mówię o tym, że Polska utraciła w II wojnie światowej około 10 milionów ludzi. I to nie jest jakieś moje widzimisię, tylko to jest oparte o dokumenty związane z 1947 rokiem. To była komisja specjalna powołana do badania strat wojennych. Na bazie zresztą protokołu z tejże komisji, bardzo rzetelnie przeprowadzonego, mamy dzisiaj przez Mularczyka komisję i protokołem zakończoną pracę. Ale proszę Państwa, to jest tak, że ta komisja działała od Bugu do Odry. Wiadomo, że na odzyskanych terenach piastowskich po Niemcach tam ofiar nie było. Natomiast ofiary głównie były na tej części do Bugu i od Bugu do naszych starych granic. Proszę Państwa, w wyniku tych podziałów 10 milionów Polaków przeszło w ręce rosyjskie, a 2 miliony z nich zostało praktycznie zamordowanych. Tak więc myślę, że jeżeli dodamy do 6 milionów, które były od Bugu do Odry, dodamy 2 miliony, to jest 8, 1 700 000 zginęło, umarło w roku, w pierwszym roku po II wojnie światowej w wyniku ran i chorób spowodowanych II wojną światową. Łącznie to jest 10 milionów polskich obywateli na 38 milionów przedwojennych, to proszę sobie zobaczyć, jaka to była skala. To był Holokaust, tylko tyle, że Polaków. To było dwa razy, w tym są oczywiście Żydzi pochodzenia polskiego, to jest około 3 milionów, to proszę zobaczyć, jaka skala. 7 milionów Polaków rdzennych, 3 miliony pochodzenia żydowskiego. Czy jest, panie pośle, jakaś formalna możliwość dociekania tych odszkodowań? Jest oczywiście międzynarodowe sądy. Myślę, że powinniśmy się z Amerykanami w tej sprawie dogadać. Między innymi Ameryka nie jest wygodna dla narracji niemieckiej w Europie, dlatego tak walczą z Ameryką w Europie, bo jednak sobie nie powiedzieć, ta silna gospodarka i silna armia Niemcom nie daje spać po prostu. Kwestia igrzysk w Polsce, tak. Zważając na inne kraje, to koszt około 10 milionów euro. Co tutaj teraz będzie z CPK za tą memę? Że to ma kosztować tyle? Tak.
My mówimy o mirażach. To jest tak, że Tusk obiecuje coś, na co nie będzie miał wpływu. No to ja mogę obiecać państwu, że następny rząd doprowadzi do tego, że założymy drugą Warszawę na Księżycu. To mniej więcej identycznie brzmi. Cóż Tusk ma do igrzysk, które będą tam za kilkadziesiąt lat? No to jest jakiś dom wariatów. No. Mówmy tu i teraz, zobaczmy, co się w Polsce dzieje. A rzecz w tym, że takie igrzyska się odpala wtedy, kiedy nie ma się nic do powiedzenia, kiedy rząd nienawiścią jedzie do Polaków i Polski, a państwo polskie zwijane jest na naszych oczach. Przez to wszyscy widzimy, państwo też to widzą. Tak jest. No. Czy to prawda, że fabryka amunicji nie powstanie w Polsce, że ma być zaopatrywać nas moją Niemcy firma Metal, Rheinmetall? Rheinmetall to jest firma, która jest potentatem w dziedzinie uzbrojenia. Ona to jest firma przedwojenna, ona też lufę dla tygrysów robiła i panter. I dziś, proszę państwa, nasze Leopardy i nasze K2 i Abramsy, co ciekawe, zaopatrywane są w lufę 120 mm produkowaną przez niemiecką firmę Rheinmetall. Czyli to jest no, gigant, powiedziałbym, tylko tyle, że my możemy, proszę państwa, trochę się uwolnić od tego monopolu, bo taki monopol w przypadku wojny jest bardzo niebezpieczny. Oczywiście, że nie po to Unia Europejska w tej chwili zainwestowała setki milionów euro w niemieckie firmy na terenie Europy, żeby Polacy budowali fabrykę, będąc konkurencją dla Rheinmetallu, to oni będą decydować o cenach. Z ciekawości mogę państwu powiedzieć, że z takiej ciekawości, żebyście państwo wiedzieli, co się dzieje, jak jest monopol na produkcję amunicji, na przykład 155 mm. Pocisk, jeszcze niedawno, bo 3 lata temu, jeden pocisk opakowany kalibru 155 kosztował 3,5 do 4 tysięcy dolarów, teraz kosztuje 14 tysięcy. O kilkaset procent poszła cena, dlatego że nie mają konkurencji. To jest popyt, to jest podaż, tutaj jest wyjątkowe, że tak powiem, chęć zakupu przejawiają wszystkie armie świata, szczególnie ukraińska. Tak więc tych pocisków, ponieważ nie ma, to cena ich rośnie. Gdyby w Polsce powstała fabryka w ciągu 1,5 roku, ona może powstać, to sama armia polska jedną zmianę produkcji tej fabryki kupuje. Więc druga zmiana byłaby czystym zyskiem, czego życzę polskim przedsiębiorcom, ale tak jak mówię, biznesowi niemieckiemu to przeszkadza w całej rozciągłości, więc pewnie ta fabryka za Tuska nie powstanie. Gdyby był rząd Morawieckiego, taki rząd jedności narodowej, może nie Morawieckiego, ale na przykład Kosiniaka-Kamysza, to powiem, że taka fabryka od ręki powstała. Sam znam przedsiębiorców, którzy bez żadnych środków pomocowych chcą taką fabrykę wybudować, tylko poprosimy o zlecenie. No to na co czekać? Panie pośle, pan był za odtajnieniem Komisji Obrony Narodowej posiedzeń. Tak. Teraz ten temat ucichł. Czy to znaczy, że wszystko jest już załatwione? Tak. Mogę to powiedzieć z dumą, że przedusiłem, jaśnie państwo. Szczególnie mówię o Polskiej Grupie Zbrojeniowej, które miało czas na wszystko. Awantura, którą się udało zrobić w Komisji Obrony Narodowej, strach przed stanięciem przed tą komisją przez urzędników różnej maści w Ministerstwie Aktywów Państwowych, w resorcie obrony narodowej oraz w spółkach Skarbu Państwa Polskiej Grupy Zbrojeniowej spowodował, że się wzięli do roboty i w ciągu 2 miesięcy zrobili to, czego nie mogli zrobić przez ostatnie pół roku, więcej, nawet 9 miesięcy. I tak też będę działał. Tu nie ma zlituj się, tutaj w ruku bram stoi, a jaśnie państwo sobie dyrdy małe opowiadają na korytarzach, który komu zaszkodził. To są po prostu niedopuszczalne sytuacje. Tak, myślę sobie, że oni wszyscy razem są szczęściarzami, że ja nie jestem ministrem obrony narodowej, bo zdaje się, że wióry by tam leciały. Jak pan widzi szansę szerokiego porozumienia na prawicy od PiS przez Kukiz 15 po Konfederację? Porozumienie jest możliwe, natomiast jeżeli ktoś by chciał monolit robić o środków prawicowych, to myślę, że w błędzie jest.
bowiem prawica to są ludzie normalni, którzy mają jakieś własne wizje państwa polskiego. Zazwyczaj wspólnym mianownikiem jest dobro narodu polskiego. A jak wiadomo, po drugiej stronie nie ma czegoś takiego jak naród. Nawet oni rozprawki piszą na ten temat, że nie ma czegoś takiego jak naród. Otóż my, naród, mamy kilkadziesiąt organizacji prawicowych, które działają, są aktywne, ale są malutkie. I teraz jest w tym, żeby to porozumienie, znaleźć wspólny mianownik dla tych organizacji i po prostu zbudować porozumienie, na końcu którego pojawi się sprawczość w postaci rządu prawicowego. Ja sobie, jeżeli taki rząd prawicowy by powstał kiedyś, no to ja nie będę tutaj odkrywał Ameryki, ale Mateusz Morawiecki na premiera, bo szczerze mówiąc, na firmamencie całego świata polityki ja nie widzę bardziej sprawczego premiera. Także co dalej z CPK, panie pośle? Czy powstanie CPK, elektrownie atomowe? Wszystkie inwestycje. Port w Świnoujściu, kontenerowy i tak dalej, i tak dalej. No cóż, już widać wyraźnie, że Onet pisze, że mieszkańcy Szczecina już to nie bardzo i to dla dobra mieszkańców pewnie to zlikwidujemy, żeby nie było, że to ich pomysł, że niemiecki i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie CPK, nie będzie, proszę państwa, żadnego rozwoju Polski, nie będzie atomu, autostrady będą płatne i od cała prawda. Po prostu, jakby to państwu powiedzieć, nie w interesie Niemiec jest bogata Polska. My mamy być, proszę państwa, w pułapce średniego rozwoju i tyle mamy zarabiać, tyle, żeby nie umrzeć. Ale żeby za bardzo się nie rozwijać. Nasze dzieci mają chodzić do szkoły za darmo, ale w tej szkole jaka płaca, taka wiedza. Nie będą uczyli naszych dzieci niczego dosłownie. No być może pracy na obrabiarce albo, ale o historii już będą uczyli nas niemieckie, z niemieckich podręczników. Nie będzie czegoś takiego jak Piłsudski, jak papież Jan Paweł. No nie będzie. Po prostu oni to wszystko wygumkują jak w Korei Północnej. I wydawałoby się, że to jest niemożliwe w nowoczesnym świecie. Okazuje się, że tak, to jest możliwe. Bowiem jeżeli jest możliwe na przykład w Wielkiej Brytanii dzisiaj aresztowanie 12-latków tylko dlatego, że w internecie źle napisali na władzę, w tym dziewczynki 12-letnie i wsadza się ich do więzienia, to proszę państwa, to nas czeka. Jeżeli my nie zmienimy rządu, to nas to czeka. Jeżeli Wielka Brytania nie otrząśnie się, mówię tutaj o ludziach, którzy po prostu tupnąć muszą nogą, oni muszą wyjść na ulicę, bo to już się nie da inaczej, to już tylko siłowo można przejąć, no to powiem, władza w postaci lewackiego myślenia ma swojego sojusznika w postaci islamistów, którzy w milionach zamieszkują już zachodnią Europę. I tutaj się dogadali czerwoni z islamistami. Jakby czerwoni to jest tak po prostu jak są jak karp, który się cieszy, że Boże Narodzenie nadchodzi. Oni po prostu nie przyjmują do wiadomości, że islamiści to jest inna cywilizacja. Ona nie ma nic wspólnego z socjalizmem. To jest bardziej kapitalistyczna i brutalna wiara, jaka w ogóle nam się śni. Kobieta to kobieta, mężczyzna to mężczyzna, homoseksualistów się morduje. Oni tego nie przyjmują do wiadomości w ogóle, głupki. No ale to na szczęście nie mój problem. Czyli panie pośle, najlepszym wyjściem dla nas to jest wyjście z Unii Europejskiej, czy jak pan teraz... Może ja bym powiedział tak, my musimy tam stać w Unii Europejskiej, bo nie ma takiej formy, żeby opuścić Unię. Unia może grozić, jak będzie groziła, to my musimy być gotowi na opuszczenie Unii Europejskiej. Ja w każdym razie jestem za tym, żeby Polska miała własną armię. Proszę państwa, jeżeli ktokolwiek wyobraża sobie, że Niemcy przyjdą z odsieczą Polsce, To niespełna rozumu, albo historii nie potrafi czytać. No. Niemcy przyjdą z odsieczą Polsce, jak Rosjanie nas napadną. Przecież to jest kretynizm jakiś. Po pierwsze, w całym biznesplanie wojennym, czyli w strategii wojennej, którą przecież Tusk podpisywał i utajnił, a została przez Błaszczaka ujawniona, było tak, że do Wisły wchodzą wojska rosyjskie, a z pomocą nam przychodzi Wehrmacht ze strony zachodniej. I pytam się, jeżeli oni już wejdą na terytorium Polski, to kto ich wygoni? Kto? Pytam się.
Więc jak popatrzycie na inwestycje niemieckie, one są prawie zawsze po zachodniej stronie Wisły, a nie po wschodniej. To był budowany plan, proszę Państwa. Nawet Tusk, powiem Wam, że gdybyście tak chcieli się przyjrzeć temu, tak naprawdę co on robi, to on pokazał, jak on będzie budował szybkie koleje, na przykład z CPK, że będzie CPK i będą koleje, tylko jedna do Białegostoku. Jeżeli chodzi o Zamość, jeżeli chodzi o Lublin, jeżeli chodzi tam w ogóle o wschód, Rzeszów, nie ma połączeń. Tak. Nie ma. On tylko komunikuje zachód z zachodem i do Białegostoku. Nie wiem, dlaczego do tego Białegostoku, natomiast tylko jedna przez Warszawę idzie, koniec. Na Warszawie się kończy cywilizacja dla nich. Tak więc, proszę Państwa, na zakończenie chcę powiedzieć tylko tyle. I aż tyle, że głowy do góry. Musimy się po prostu wziąć w garść i wygrać wybory. Będą fałszowane, więc musimy mieć po pierwsze ludzi, którzy będą pilnowali, skanowali protokoły. Musimy mieć dowody w sprawie oszustw i tak dalej, bo to będzie miało miejsce. I musimy być gotowi na wybory i musimy je wygrać. Pierwsze wybory przed nami, które już wiecie, że prezydent to jest bardzo ważna instytucja w państwie, mimo że Tusk mówi, że jest od pilnowania żyrandola, no to właśnie nie może ze skóry obrać Polskę, bo prezydent na to nie pozwala. Więc prezydent dzisiaj jest tym hamulcowym dla niszczenia Polski i warto o tym pamiętać w przyszłych wyborach. I proszę Państwa, odbijamy polski rząd, wprowadzamy prawicowe rządy w Polsce, jest wszystko w porządku. Mamy Meloni, mamy Węgry, mamy Słowację, która czeka, proszę Państwa, i budujemy Trójmorze i to będzie alternatywa naprawdę dla Unii i to wcale nie jest jakiś science fiction, dlatego że to jest, proszę Państwa, wszyscy z Unią mają takie same kłopoty. Wszyscy z Unią mają takie same kłopoty. A ja, piorun jasny, muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz taką ciekawą na to zakończenie moje, zbyt długie być może. Zawsze w historii, kiedy Niemcy robią własne porządki demokratyczne w Europie, kończy się na setkach milionów trupów. Przestrzegam wszystkich przed tym, bo ci ludzie nie wiedzą, co czynią. Oni we własnej arogancji niemieckiej i postrzegania światu jako my pany i wy hołota, zawsze u Niemców kończy się to na trupach. Więc dajmy sobie spokój z takim myśleniem, budujmy Trójmorze, budujmy alternatywę dla Unii i tyle. Być może w tej alternatywie Niemcy powinny być, ale nie w takim znaczeniu, jak dzisiaj są w Unii Europejskiej. Być może Francja się już pomału budzi, ale to jest proces pewien. I daj Boże Unii Europejskiej, bo to nie jest zły projekt, tam po prostu źli ludzie teraz zarządzają tą Unią Europejską. I twórzmy Unię państw narodowych, wolnych państw narodowych, a wtedy będzie wszystko w porządku. I poza wszystko, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, a Polska ma 1000 lat, proszę Państwa. Tak i nie jest. Takich Tusków ma za sobą. Tak jest. Panie pośle, dwa ostatnie pytania i kończymy. No, już nie przedłużam. Który kandydat na prezydenta byłby najlepszy? Czarnek, Jaki, Tarczyński czy Bosak? A to ja nie mogę tak odpowiedzieć, bo tak naprawdę ja tu nie widzę nazwiska, który będzie prezydentem, więc nie mogę. Ja mogę powiedzieć tylko, że na Nocnych Polakach rozmowach zrobiłem taki sondaż, wzięło w nim udział, proszę Państwa, ponad 1700 osób, no i Tarczyński wygrał. Miał ponad 40 parę procent. O dziwo, Bosak bardzo mało miał. Kto tam był? Czarnek, Bosak, Jaki Tarczyński. Jaki był po Tarczyńskim chyba na 4. miejscu. Drugi był Morawiecki. Więc z tych środowisk prawicowych, z tego sondażu wynikało, że Tarczyński miał największe parcie, ale on nie chce być startować. On sobie wyznaczył inne kierunki działania. On będzie współdziałał mostem pomiędzy prawicą polską a prawicą amerykańską, pomiędzy Donaldem Trumpem a przyszłym prezydentem Rzeczypospolitej. Panie pośle, czy wystartuje pan na urząd prezydenta w wyborach 2025? A ja nie wykluczam, natomiast nie mogę powiedzieć, że to jest pewne, bo to jest wynik rozmów różnego rodzaju politycznych i realnego poparcia.
Przez to nie chodzi o to, żeby znowu, tak jak w poprzedniej kadencji, ktoś krzyknął, że w pierwszej turze Duda da radę wygrać. Dzisiaj mamy trochę inną sytuację i moi zwolennicy zagłosowali zresztą za moją namową, za Dudą, po to, żeby on w pierwszej turze wygrał. No wiadomo, że to była abstrakcja, że w pierwszej turze nikt nie wygrywa w tej chwili. Tak więc myślę sobie, że porozmawiamy na ten temat, bo być może sytuacja będzie skłaniała mnie do podjęcia jakichś tam decyzji pewnie bardzo poważnych. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem był poseł Kukiz 15, pan Marek Jakubiak. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Dziękuję.